znosi we Francji. Do teatru. Wręczył mnie go sam naczelnik. Podobno to Twin wpadł na ten genialny pomysł, żeby strajki temperować, dając motłuchowi rozrywkę. Ha? I komu? Powierzył to odpowiedzialne zadanie? Mnie. Wy dwaj, kozackie zakute łby, pójdziecie ze mną na wypadek, gdyby motłuch zechciał się buntować. Poniatno. Wsiocharasza. Senduj. Lud robotniczy dobro! Za kilka dniówek do naszej, waszej Dąbrowy przyjedzie nie kto inny jak Gabriela Zaborska. Podobno nazwisko pani Gabrieli jako autorki? Autorki jest wam dobrze znane. No, tym niemniej niewielu z was miało okazję zobaczyć panią Zaborską na żywo, gdyż ostatnio wiele grała w Paryżu. We Francji. Wieża Eiffla. Łuk triumfalny. Cisza! Skupić się! Pani Zaborska da kilka przedstawień w sali przy Hucie Paulina. Roznieście wieści po pozostałych wsiach. Codziennie od 10 do 16 maja. O 5. Po południu mają być wszyscy. Ale felczer pomaga tylko w najlżejszych przypadkach. Okaleczenie opatrzyć, zwichnięcie nastawić. Kopalnia nie ma własnych koni, to znaczy ma, ale tylko paradne. Takich dla robotnika nie dadzą do powozu dyrekcji. Trzeba szukać chłopa albo żyda z furmanką. Chodź, trzeba się spieszyć! Tak, Widera. Dobry doktor. Ostatnio jednemu takiemu zachorowało dwoje dzieci. Ściągnął doktora Widerę. Doktor lekarstwo zapisał i zapłaty nie wziął. Ale górnikowi było wstyd, że nie ma pieniędzy. Latał, pytał, prosił, ale wiesz jak to jest. Pod wypłatą nikt nie mógł mu pomóc. I na kopalni poprosił o zaliczkę. Zastępca zawiadowcy naurągał mu od najgorszych. Powiedział, że jak się zaraz do roboty nie stawi, to go wywali na zbity pysk. Zaliczki nie dał. I dzieci bez pomocy po kilku dniach zmarło. Wiem od Janka Zięby, że w szpitalu Huty Bankowej leczyli ciężko chorą żonę robotnika. Straciła przytomność, to uznali, że nie żyje. I to trupiarni ją zabrali, żeby łóżka nie zajmowała. Przybiegła jej matka, zaczęła szukać ciała córki. Znalazła ją w trupiarni, jeszcze żywą. Narobiła gwałtu. I szpital, rzeźnia. Glück auf! Szczęść Boże! Glück auf! Thank you.
już, chodźcie dziewczęta! Mamo, mamo, ci kozacydońscy tacy przystojni! No poczekaj żeż chwilę! Przystojni, ale to jest zaciekli i okrutni! A co, nie wiesz co to krwawe hulanki? Widziałaś jak przed kopalnią na hajki pełzało po grzbietach tych, co to wobec prawowitej władzy zbuntowani i nieposłuszni! A gdzie oni mają koszary? W Będziniu! Pośpieszmy się! Przed kopalnią słyszałam, jak biją w bęben i śpiewają, zachodził kozak do Marusi i dzwoneczki jęczarskie tak pobrzękiwał. Kozacy ci w głowie, lepiej się pośpieszmy, za Polska zaraz wystąpi. Jak będziemy tam pierwsi, usiądziemy w wyściełanych fotelach przy scenie, a nie na drewnianych ławach. Budowali kopalnie, żeby z nas skórę drzeć. Pod koniec XIX wieku mijały bezpowrotnie czasy, kiedy nad Czarną Przemszą mieszkali rybacy, a w wodach rzeki żyły karpie, szczupaki i węgorze. Głębokie blizny w ziemi pozostały tu po robotach odkrywkowych, które 100 lat temu dały tu początek kopalni. Tworzyły one jedyny w swym rodzaju krajobraz, pozbawione prawie zupełnie zieleni, bo trawa nie chciała rosnąć na tym jałowym gruncie. XIX wiek to lata niewoli i ucisku. Zapanowały tu wilcze prawa zaborcy, których mocy z zaciętym uporem strzegli urzędnicy carscy i sotnie kozackie. Ludzie starzeli się tu bardzo szybko. 50-letnich prawie się nie spotykało. Byli już starcami, jeśli udało im się dożyć tego wieku. Ciężko jest robotnikowi zapracować na kawałek chleba. Ale już żadna praca nie jest taka uprzykrzona, jak praca górnika. Górnik światła dziennego nie ogląda, bez którego trudno każdemu stworzeniu się obejść. Zimą idzie do kopalni, ciemno, wraca ciemno. A co jeszcze gorsze, na dole to woda i wilgoć, od której kości próchnieją, a reumatyzm po nogach drze. I wraca człowiek z roboty caluśki upaprany, zmoczony, zimą zziębnięty, a że jeszcze kopciem lampki i węglem umazany, to ino mu się białka świecą. W Dąbrowie w kopalniach, co to lud przy waleniu podsadzki wiejski zalękniony, to dozorcowie noszą gumowe pyty, które mi do roboty napędzają zupełnie jak za pańszczyzny. W kopalniach zatrudniają kobiety i dzieci, lecz tylko za połowę stawki mężczyzny. Nie dziwota, że największa kara urządu, katorga, to właśnie robota w kopalniach Sybiru. Chcesz pieniędzy? Oni ci kwit do sklepu Nadzieja dają. Rad nie rad wybierzesz ten kwit towarem niekoniecznie dobrym i tanim, a dochodem podzielą się stowarzyszeni sklepu. U górników angielskich ubiory porządne, hełmy płaskie z szerokimi rondami. W Zagłębiu wdziewa się do roboty najgorszy łach. A hełmy noszą tylko inżynierowie, sztygarzy i dozorcy. Czego tu bydło chcecie? Ja wam dam podwyżkę. Mnie chcielibyście się pozbyć? 8 godzin pracy wam się zachciało. Jak ja wam każę, będziecie robić nie 12, ale 15. I to właśnie chcemy zrobić. Albo spełnicie nasze żądania, albo nie schodzimy na dół. To ty pójdziesz wam z kopalni. Ja was tu wszystkich zaraz powystrzelam. Spokojnie, panie Obersteiger, później jeszcze skaleczycie. Na pole z nim! Na pole! Niech inni z nim pogadają! Thank you.
Zakonniczy Dąbrowy. Blin. Widzę łachy świąteczne, chociaż nie niedziela. Pytacie mnie, dlaczego pani Zapolska odjechała tak prędko? Otóż łaskawa dyrekcja postanowiła zaprosić was jeszcze raz na spektakl, który pani Zapolska napisała, będąc zainspirowaną spotkaniem z wami. Za mną. Teraz zrobią z nami porządek. Piotr zwrócił się do córki. A dziewczyna, niegdyś zajęta robotą w dobrowieckich kopalniach, teraz, należąc do strajku górników, siedziała w domu. Bezczynnie. Tato widział? Przyszli? Przyszli. A gdzie się rozłożyli? Za starą hutą? Wszędzie ich pełno. Rozstawiałem ich po kopalniach i tu, i tam. Boże, byle nie blisko nas. Oj, zobaczysz ich, córuś. Na pewno. Bardzo blisko. Julka bała się. A Piotr? Piotr naiwnie wierzył, że kozacy zostali wysłani przez naczelnika, aby górnikom, którzy przerwali strajk, pomóc w porozumieniu z właścicielami kopalni. Gdzie jest ta koszula, co w niej do szybu schodzę? Gdzie jest mój pas? Taty, koszula? Przecież wyraźnie mówił. Po co tatlowi ta koszula? Tatlo chce zejść do szybu. A żebyś wiedziała, że chce zejść do szybu. Tatlo tego nie zrobi. Tatlo przyrzekł być w strajku, dokąd będzie trwał. Może, może. Ale mam już tego serdecznie dosyć. Matka do trupa podobna, a ty? Czegoś dziś naważyła. Zupę z drewna albo pieczeń z kamieni. Ja to strajkować nie potrzebował. Zresztą ja byłem kontent. Jak mi zborgowali albo pożyczyli, miałem strawy na cały tydzień. Ale innym, ojcze, innym nie starczyło nawet na chleb suchy. Owa, co mnie drudzy obchodzą? Ty nie pójdziesz, ty dla mnie tego nie zrobisz. Oni mnie będą pokazywać palcami, powiedzą: o, idzie córka zdrajcy. I będą mieli rację. Milczeć! Dosyć się już nasłuchałem tego twojego gadania. Żebym od razu ci zakazał słuchać tego, co te panowie w szkole gadają, dziś nie szargałabyś ojca. I ty pójdziesz jutro do swojej roboty. Ja nigdy, tatlu, nigdy. Ja do roboty nie pójdę, kiedy mi się raz do sztrajku wpisała. A ja ci mówię, że pójdziesz. A teraz spać. Dobry wieczór, Piotrze. Julio, byłem u wszystkich moich górników. Doskonale się sprawy mają. Wy też trzymajcie się ostro. Ja wytrwam. A ja to z kozakami się mordować nie będę. Ja jutro idę do swojej roboty. No ale dlaczego wy nie macie do nas wiary? Dlaczego wy nie chcecie wierzyć, że my chcemy, aby wam lepiej płacono? No aby wam lepiej było. Nie mamy w was wiary, bo wy chowacie się za nasze plecy.
nie wyjdziecie jawnie. Nie przyznacie się, że to wy nas do strajku zmawiacie. Piotr... Piotr uważał sztygarów za przyczynę wszelkiego zła, jakie działo się w Dąbrowie. Z jakiego powodu? Ha. Otóż górnicy zrekrutowani zostali z najbiedniejszych i najmniej rozgarniętych chłopów. Nie rozumieli ani swojej sytuacji, ani zasadności strajku. A sztygar... O, sztygar! Sztygar wierzył, że ktoś bardziej świadomy musi ich poprowadzić do walki o poprawę bytu. Stąd konflikt pomiędzy bohaterami. No, wiecie, no, kozacy przyszli. Wiemy! Dotąd żeście w strajku wytrwali. Kozaków nie było nad karkiem. Dlategośmy wytrzymali. Boicie się? Boimy się! Taka wymiana zdań pomiędzy bohaterami wynika z faktu, że tam, na krańcu Dąbrowy, czerniała cała linia kozaków dońskich. Zostali wysłani przez naczelnika, nie tylko w celu demonstracji siły, ale przede wszystkim w celu tłumienia wszelkich buntów. Możemy grać dalej? Oczywiście, że możecie grać dalej. No to nie przerywaj już, dobra? Bo przeszkadzasz od samego porządku spektaklu, co? No. Kim ty w ogóle jesteś? Kim ja jestem? Tym, który każe ci grać od początku tę scenę, Chamie. I nie ty, tylko pan, Chamie. Pan... niższy, młodszy zastępca sekretarza naczelnika. Zresztą grać mnie też za Polsko! Ja jutro idę do swojej roboty. No ale dlaczego wy nie macie do nas wiary? Dlaczego wy nie chcecie wierzyć, że my chcemy, aby wam lepiej płacono? No aby wam lepiej było! Nie mamy w was wiary, bo wy chowacie się za nasze plecy! Nie wyjdziecie jawnie, nie przyznacie się, że to wy nas do strajku zmawiacie. No wiecie, no, kozacy przyszli. No, wiemy. Dotąd żeście w strajku wytrwali. Kozaków nie było nad karkiem. Dlategośmy wytrzymali. Boicie się? Boimy się! Patrol, uciekaj pan! Tatulu, nie otwieraj! Głupia ty, im nie otwierać? A wot. Da. Wy gospodin Sztygar. Co wy здесь делаете? Izvolcie skazać. Co wy здесь делаете u etich roboczych? A. Wy nie chcecie odwieciać. Ładna. Wy, człowiek, powiedzcie, co ten pan u was robi, ha? Namawia on was do buntu? Do strajku? No odpowiadajcie. A to upór to będzie źle policzony i wy wszyscy odpowiadać będziecie. My wiemy w gubiarni, co ci panowie agitują. I że was do strajku namówili. Tak my ot na gorącym uczynku łapiemy teraz. No szto? Gadać. Pan kapitan wybaczy. Ale ja muszę powiedzieć całą prawdę. Ten pan bałamuci mi córkę. I zostałem ich razem w domu, chociaż żem zakazywał. No i pan naczelnik na to nadszedł i... Tak, tak. Tak, wódz. A nie namawiał on was do buntu? Co? Bo to, ci panowie, to was głównie w strajk popchali. Jeśli tak, to można wsio powiedzieć. Nie, nie, tu nie o bunt chodziło, ale o romanse. Nie, nie, nie. Panie kapitanie... Ten człowiek skłamał. Ja rzeczywiście przyszedłem tutaj po to, aby sprawdzić, czy Piotr trwa w buncie. Tak, jak wcześniej przyszedłem go do niego namówić. No, dowolna. Resztę pan dopowie w gubiarni. Proszę za mną. A ty? Ty mnie obmanił. Ty załgał, jako od twojego domu postawię straż.
Oni na ciebie będą mieli oka. A jutro przyjdziesz wytłumaczyć się. Proszę za mną. Wzjad etawa gaspadina po sredinio aszedjej. Pieriot i pajdiom dalsze. No i co? No i co, Piotrze? Czy teraz już wierzycie w moje dobre intencje? Zmarłego brata i na grób mu zamiast wieńca rzucą głowę kata. Nasi pomszczą jak należy śmierć zmarłego brata i na grób mu zamiast wieńca rzucą głowę kata. A wy? Po co tu przyszliście? Podobno nocną porą odbieracie odezwy i pisma od tych, co je rozklejali na murach kopalń. Na słupach, na ścieżkach i drogach, którymi robotnicy szli do roboty. Podobno ciągle narzekacie. Narzekacie, że was gnębią. Wyzyskują, że nigdzie się tylu przekleństw nie nasłuchacie, co w robocie. Narzekacie, że w pracy człowiek zapomina, że jest człowiekiem. Narzekacie, że to niesprawiedliwe, aby wam z zarobku potrącano na doktora, na szkołę, na kościół. Narzekacie, że wam czasu nie wystarcza, aby z rodziną, kamratami pogwarzyć. Pytasz mnie, jakim prawem pan powiedział, że to jego węgiel, skoro go nie uprawiał ani nie siał? A powiem ci, pan dał pieniądze na wydobycie tego węgla. Bez niego by się koło tego nie robiło. Pytasz, co tu inne mocarstwa? A powiem ci, jak innym państwom jest u nas dobrze, to ściągają do nas z całego świata. A ty swoją obecnością tutaj narażasz swój zakład na poważne straty materialne. Czy pracodawca dobrodziej wie, że tu przyszedłeś? Ty uważasz, że najlepszy sposób na dochodzenie swego to nie pójście do roboty. Niech no jaki strajk, wnet pan kozaków z nachajkami na was naśle. U nas musisz słuchać wszystkiego, co ci każą. I nie śmiej nawet protestować. Tym niemniej łaskawa dyrekcja gotowa jest przyjąć z powrotem tych, którzy okażą należytą skruchę i zgłoszą się jutro do zapisu. Dosyć tego! Swobód dobrowolnie nam nie dadzą! Despotyzm ma na nas jedynie na hajki, kule, szubienice. Wolność musimy znaleźć sami! Brać go! Bracia! Przywiązać go do konia i na cmentarz. Ty,
pomszczą jak należy. Śmierć zmarłego brata. I na grób mu zamiast wieńca rzucą głowę kata. Nasi pomszczą jak należy. Śmierć zmarłego brata. I na grób mu zamiast wieńca rzucą głowę kata. Nasi pomszczą jak należy. Śmierć zmarłego brata. I na grób mu zamiast wieńca rzucą głowę kata. Nasi pomszczą jak należy. Śmierć zmarłego brata. I na grób mu zamiast wieńca rzucą głowę kata.